Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska. Dziś opowiemy na pytanie, czy można zmontować LPG do aut z silnikami V8. Do tego posłużymy się przykładem BMW E60, czyli popularnej piątki z silnikiem 4,4 litra V8. Powiedzmy kilka słów o samym aucie. Jest to pierwsza piątka, którą zaprojektował Chris Bangle, która odważnie zerwała z wizerunkiem poprzednich modeli. Pod maską mamy silnik V8 o mocy 367 koni mechanicznych. Jest to bardzo duża moc, dosyć ciężki w aucie, także instalacja gazowa też będzie wymagająca, ale z tym sobie dajemy radę. Czy możemy do niego zamontować LPG? Oczywiście, że tak. Jak możemy zobaczyć, właśnie trafia ona pod maskę tego BMW. Co jest istotne podczas montażu instalacji gazowej do silnika V8? Przede wszystkim dobór odpowiedniej instalacji. Silniki V8 posiadają dwie głowice i dużo bardziej rozbudowaną konstrukcję od klasycznych, obecnie rzędowych silników czterocylindrowych. Skomplikowany osprzęt oraz dużo większa moc, generowana głównie z pojemności auta, wymaga dobrania odpowiednich komponentów z najwyższej półki. W przypadku silnika V8 musimy zamontować dwie listwy wtryskiwaczy gazowych, często także dwa reduktory. Wszystko musi zostać odpowiednio ze sobą połączone i zestrojone, gdyż w praktyce są to prawie dwie odrębne instalacje, które muszą działać jednakowo, zasilając obydwie strony silnika V8. Dlatego tak ważny przede wszystkim jest wybór odpowiednich komponentów. Przede wszystkim odpowiednich reduktorów, aby auto nie pobierało benzyny, pobierało, różnie to się nazywa, benzyny w wyższym zakresie obrotów oraz odpowiedniego sterownika LPG podłączonego do komputera pokładowego auta. Dzięki temu samochód z LPG bez problemu będzie pracował na gazie w każdym zakresie obrotów, nie wymagając posiłkowania się benzyną. Kolejną istotną kwestią, szczególnie podczas montażu LPG do V8, jest kalibracja i strojenie auta. Strojenie obowiązkowo musi się odbywać w ruchu miejskim, ale zawsze jest wykonywane w pełnym zakresie obrotów. Tutaj nie musimy uzyskiwać dużych prędkości, ważne, żeby były uzyskane duże obciążenia. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zagwarantować bezproblemową jazdę na gazie, nawet właśnie w autach z silnikami V8 o bardzo dużej mocy. Jednym z najważniejszych wymogów podczas montażu LPG do aut V8 jest doświadczenie i profesjonalna wiedza. Profesjonalnego doboru komponentów z odpowiednim zapasem mocy może dokonać tylko osoba mająca doświadczenie w branży LPG. Odpowiedni dobór reduktora, dedykowane wtryskiwacze oraz odpowiedni sterownik to podstawa bezawaryjnej jazdy. Cała instalacja składająca się często z dwóch części musi zostać odpowiednio zamontowana i zestrojona. Do tego wymagana jest właśnie odpowiednia wiedza oraz ogromne doświadczenia, gdyż nawet niewielki błąd może spowodować problemy podczas pracy na gazie w tak skomplikowanych jednostkach napędowych. W Energy Gas Polska od 15 lat montujemy LPG do najbardziej wymagających jednostek napędowych. Zarówno są to silniki V6, R6, V8, jak również V10 czy V12, a nawet w jednostce 6-litrowej W12, która pracuje pod maską takich jak Audi A8 lub Bentley. Mieliśmy też przyjemność montować LPG do Mercedesów AMG w wersjach 55 czy 63, a także do sportowych wersji Audi w odmianach RS, czy do sportowych odmian Jeepów czy Chryslerów SRT. Są to silniki bardzo dużej mocy, V8 często gęsto doładowane, jednak dla nas nie sprawia problemu zamontowanie instalacji gazowej właśnie do tych konstrukcji. Dlatego też serdecznie zapraszamy na montaż instalacji LPG do Energy Gas Polska. Nasze doświadczenie w montażu LPG do wymagających jednostek daje gwarancję bezawaryjnej jazdy przez długie lata. Zapraszamy do kontaktu przez stronę internetową, formularz kontaktowy www.egp.pl, gdzie możecie też Państwo zobaczyć galerię oraz są odnośniki do filmów z montażu instalacji gazowych, są zdjęcia aut z zamontowaną instalacją gazową, jak również zapraszamy do kontaktu przez nasz numer telefonu 22 810 0090, gdzie też nasi specjaliści czekają na Państwa telefon. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie.